Witam widzowie, witam was w 58. odcinku z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Kurwa mać widzowie, jaka ta gra jest długa. To oczywiście, że nie może się obejść bez kurwa na samym początku. Widzowie, witam, kurwa, z podwórka jestem, kurwa, więc zostawcie lajka, kurwa, tak? Szacuneczek, pamiętajcie. My idziemy sobie To ci wykonać mówiłem misję i przecież, że tak porozmawiać będzie. z Mówiłem ci, że to Walkerem. kwestia czasu i popatrz. Miałem rację. W czym niby miałeś rację? A w tym, że A może ty zliczyłeś dwa, tych mnie dwóch na łuku ziomków po od ostatnich szachów. protestach. Ale kto mógł się spodziewać, że jakiś szaleniec? Nie szaleniec, tylko ludzie. Zwykli ludzie, którzy od lat mają dość zaglądania władzy i jej klakierów do ich sakiewek. A ty ciągle to samo. Chwilę cię tu nie widziałem, chłopcze. Gdzie to się O włóczyłeś? kurde. Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic Także przydatnego. dialog na sam początek, Mi też widzowie. nie udało się wiele zdziałać. Kilka osób w porcie mówiło, że go widziało, ale zawsze ostatecznie okazywało się, że próbują jedynie wyciągnąć kilka złotych monet. A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże. Zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. Dlaczego Volker miałby pomóc w poszukiwaniach? Bo to dobry człowiek jest. Potrafi ulitować się nad biednymi i potrzebującymi, pomimo że sam jest najbogatszym obywatelem całego miasta. Chciałem mu zaoferować moje nieocenione usługi w zamian za pomoc z naszymi aktualnymi problemami. Tej sytuacji nie będę go jednak nachodzić, niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod domem tłum gapiów, którzy chcą cię dosłownie rozszarpać dla informacji. To prawda, kurczę, akurat Opowiedz wie. lepiej, co ty tutaj robisz? Ja co Mam robię? pomóc w zamknięciu A śledztwa. widzowie, w ogóle naprawiłem Ty? mikrofon. Mam nadzieję, że teraz Nie będzie mniej wiedziałem, słychać że klawiaturę, zajmujesz bo do się jakiegoś tak 20 ważnymi odcinku sprawami. napierdalam wam Czy to nie klawiaturą. jest trochę ponad twoje możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne. Ale mam nadzieję, że teraz Może, będzie jeśli lepiej. będziesz miły i pomocny, to Trochę sam Volker zmodyfikowałem tutaj zechce ci się mikro. odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż ci ostatni pijacy. W końcu Jorn sam się nie znajdzie. Uważaj na siebie, chłopcze. No, trzymaj się tam w tym porcie. Już Kurwa. dostałem informację od waszych gońców. W Polsce chciałem Możesz powiedzieć, przejść, ale ale nie zatrzyj żadnych śladów. w porcie też pasuje. Są to tak zwane ślady krwi, to prawda. Gwardzista. Co tu robi Gwardia Królewska? Pilnujemy bezpieczeństwa gubernatora, rzecz jasna. Gubernator jest w środku? No to żeś Nie przypilnował. powiedziałem tego. W takim razie, co takiego ochrona gubernatora miałaby robić tak daleko od ratusza? Nie twój interes, pachołku. Okej, tośmy pogadali. Dzięki, dzięki za rozmowę. Zobaczmy. O kurwa. Ivy? Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak strażnicy. Ciesz się, że w gildii nie musisz widzieć ich kaprawych gęb. Prawda, ale widzę za to inne. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa, ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami, ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. No nie, nie. Prowadzę Oj, nie wiem, śledztwo czy w to dobrze, sprawie że zamachu. powiedziałem to. Przypadkiem nie złapano już zamachowcę? Złapano podejrzanego. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie stał za zamachem. To właśnie muszę ustalić. Przy okazji rozważam propozycję pracy dla twojego szefa. A jednak miałam rację. Lorenzo odesłał cię z pustymi rękami.
Twierdzi, że nie ma czasu i pieniędzy, żeby mi pomóc. Typowa wymówka kupca, który wyniuchał lepszą ofertę. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. No dobra. Zrobić przejście dla jego ekscelencji. Przejście dla gubernatora. Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. Nie wiem, czemu ten mem jest tak zabawny dla mnie. Właśnie nie bawi mnie, szczerze mówiąc, jakby treść tego filmiku, no bo jest obrzydliwa, oczywiście, że tak, ale nie wiem, jakoś mam kurwa głupawkę widzowe. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo to jest 6 odcinek, który nagrywam dla was pod rząd. Tutaj też chyba nagrałem z 6 odcinków, więc mam nadzieję, że będzie wybaczone. Dobra, chuj z tym gubernatorem, ja tu muszę. Teraz mogę zobaczyć się z twoim szefem? O tym zadecyduje Bradlock. Znajdziesz go w korytarzu. No dobra. Mad Dog. Też Mad Dog się pewnie czyta, ale Mad Dog jakoś lepiej pasuje. Czego tu szukasz? Muszę się zobaczyć z twoim szefem. Doprawdy? W jakim to celu chcesz się z nim widzieć? Jestem tu w sprawie śledztwa. Śledztwa? Zarządca gildii przysłał mnie, abym ustalił tożsamość zamachowca. O ile mi wiadomo, strażnicy pochwycili już winnego. Lorenzo twierdzi, że to tylko przykrywka. Widzę, że podchody między gildią a strażą trwają w najlepsze. Z drugiej strony sam Volker wspominał o czym? W zasadzie to nieważne. Jak będzie chciał, sam ci o tym powie. No dobra. Czy to znaczy, że zaprowadzisz mnie do Volkera? Chodź za mną i trzymaj ręce przy sobie. W przeciwnym razie szybko się z nimi pożegnasz. Widzę ten kuferek złoty taki po prawo. Oj, skrzyneczka, widzowie. No nie powstrzymam się, zapis ich szybko śmiga w miarę, więc myślę, że tutaj skumnę co nieco. Pyk. No i nic nie widziałeś, kurwa. Alfred. Wybacz, młody człowieku, ale mam mnóstwo pracy. Dobra. Ochroniarz. I chyba tylko nam się uda skubnąć skrzynkę. Chociaż może regał na książki. Właśnie to jest fajne, że oni nie widzą, że jak radnę książkę z regału. To jest akurat zajebiste. Cieniostwo. Przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie. Mi się nie chce, ale 50 expo i dla widza przeczytane zostało. To najważniejsze. No nie, Volker, stawaj mnie tu. O kurwa, jaki kufer. A w ogóle ja opierdoliłem temu Cortezowi kufer. Jak świętowali, to tak swoją drogą. Nic tam nie było ciekawego. Raczej chyba. Co cię sprowadza w moje skromne progi, młody człowieku? Chciałbym dla ciebie pracować. Ludzie w twoim wieku i o twoim statusie nieczęsto składają mi takie oferty. Ciekawi mnie też, dlaczego mając do dyspozycji lukratywną pracę u Lorenzo, interesuje cię współpraca ze mną. Bo chyba nie chodzi tu tylko o pieniądze. Mylę się? Właściwie to jest coś, czego chcę. Słyszałem, że szczodrze nagradzasz swoich ludzi za wierną służbę. Czyli tak jak wszystkich innych. Nie. Interesuje cię złoto. Źle mnie zrozumiałeś. Próbuję odnaleźć pewną bliską mi osobę, ale od dawna nie mam od niej żadnych wieści. Na domiar złego moi obecni pracodawcy nie chcą mi pomóc. Wiem też, że jesteś na tropie pewnej organizacji. W zamian za twoją pomoc mógłbym się o niej czegoś dowiedzieć. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Na tym polega współpraca. Brzmi. Na tym polega odpowiedzialność. Ale obawiam się, że dopóki strażnicy okupują mój dom, dopóty nic nie wyjdzie z tej współpracy. Chyba wiem, co powinniśmy zrobić. Chyba wiem, co możemy w tej sprawie zrobić.
Zamieniam się w słuch. Przysłano mnie. Jeśli lubię nie słychać na odcinku, jak palę. Owszem, ja naprawić po miesiącu. Lorenzo postąpi rozsądnie. Zawsze tak robi. I co się stanie, gdy już znajdziemy tego winnego? Wtedy strażnicy opuszczą twoją posesję i pójdą do portu zabezpieczać go przed uchodźcami. To jest teraz dla nich priorytetem. W najlepszym wypadku tak się stanie, ale ja z reguły nie wierzę w przypadki. Wątpię, żeby strażnicy szybko mnie opuścili. Dlaczego tak myślisz? Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż może ci się wydawać. Tu nie chodzi o ukaranie winnego i zamknięcie śledztwa. Co gdybym ci powiedział, że za zamachem nie stoi jeden człowiek, a grupa ludzi? Ta sama, którą od lat próbuję rozpracować. Masz na to jakiś dowód? Słowa moje i innych. Gdyby jeden z ludzi Bradlocka nie znalazł się przypadkiem na linii strzału zamachowca, w tym momencie odmawiano by za moją duszę ostatnią litanię. Ten człowiek doskonale wiedział, co robi. Widziałeś zamachowca? Prawdę mówiąc, to niewiele wtedy widziałem. Cała sytuacja wydarzyła się przed moim dworem w ciągu krótkiej chwili. Nie widziałem jego twarzy, bo sprytnie ukrył ją pod kapturem. Pamiętam jednak, że jego ruchy nie były przypadkowe. Załadował bełt i naciągnął kuszę z taką sprawnością, jakby to robił od lat. Co możesz mi powiedzieć o tej organizacji? Wyobraź sobie chorobę, która powoli, ale konsekwentnie toczy ciało starca. Dzień za dniem jego siły więdną, aż w końcu go opuszczą. Tym właśnie są wywrotowcy. Zarazą. Chociaż wolę chyba taką śmierć niż taką, która jeśli nieugaszona w porę, w końcu spopieli to miasto. Wiedzą, że jestem na ich tropie. I dlatego próbują mnie zabić. Gdyby nie Bradlock i jego ludzie, już dawno by mnie dopadli. Taka śmierć to bardzo smutna śmierć, ale aczkolwiek chyba wolałbym taką, bo wtedy miałbym okazję wykonać rzeczy, których nigdy nie wykonałem i doświadczyć jakieś, pozamykać wszystkie sprawy, no jakby chyba byłoby tak zdecydowanie lepiej. Mi się wydaje. Chociaż zawsze wolałem taką szybką śmierć, no to teraz chyba bym wolał jednak. Im doroślejszy jesteś, tym masz więcej kurwa rzeczy do ogarnięcia, nawet jeżeli umierasz. Dlaczego ci wywrotowcy chcą twojej śmierci? Czy to nieoczywiste? Jestem jedyną osobą, która otwarcie o nich mówi i robi cokolwiek, by ich powstrzymać. A co robią władze? Władze zamiatają sprawę pod dywan, twierdząc, że nie ma problemu. Ale skoro nie ma problemu, to kto z zimną krwią porywa ludzi z ich własnych łóżek? Kto blokuje zdecydowane kroki? Oj, chyba coś wie. Zbicia bestii nękającej wiśniaków. Kto? Twierdzisz, że straż pochwyciła niewłaściwą osobę? To bardzo ciekawe, co teraz powiedział. Nie pierwszy raz straż umarza sprawę dla własnej wygody. Znam tego chłystka. Kiedyś wziął u mnie pożyczkę, której później nie spłacił na czas. Dni mijały, kwota rosła, a człowiek w końcu trafił na bruk i zaczął agitować pod moim domem, o wszystko mnie obwiniając. Historia z szalonym frustratem brzmi sensownie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mu tę kuszę włożył do rąk i kazał nacisnąć spust. Jak mawiają kupcy, czas nagli, więc dobijmy targu. Dowiedz się, kto naprawdę stał za zamachem. Przedstaw władzom niezbite dowody, a poznasz moją hojność. W porządku, zgadzam się na taki układ. Miło mi słyszeć, że jest w mieście ktoś, komu zależy na sprawiedliwości. Jeśli musisz, porozmawiaj z resztą moich ludzi. Alfred, Bernard i Bradlock byli w tym czasie we dworze. Ręczę za prawdziwość ich słów. A teraz wybacz,
ale muszę odpocząć. Ale taki masz, kurwa, taki masz kuferek. I od się kręca, złoty Inos, tutaj jakieś księgi, to akurat możemy, bo on się chyba nie dopierdoli. Mamy te księgi. Pożyczamy, tak? Nic tu widzowie nie kradniemy, my co najwyżej pożyczamy. No nic, wreszcie po 15 minutach nagrywania odcinka mam szansę się wypowiedzieć, bo nie chciałem się wpierdalać też w dialog. Mamy do wykonania misję. Ta misja jest o tyle dziwna, że są jakieś tropy. Zobaczymy. O, proszę bardzo, czyli mamy jakby kilka misji do wykonania, a jednocześnie jest to jedna misja. Ciekawe bardzo. Pierwszy raz się spotykamy z taką mechaniką. Porozmawiajmy, bo z jakimś Bradlockiem, z tym innym na B i z kimś jeszcze. Z Alfredem? Hey, słucham cię uważnie. Przysyła mnie Volker. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Ach, naturalnie. Zawsze jestem do usług mojego pana. Jak więc mogę ci pomóc, drogi chłopcze? Co robiłeś w dniu, w którym wydarzył się zamach? Sprzątałem w holu, spisywałem plan zajęć i segregowałem dokumenty. To, co zwykle robię każdego dnia. Mogę zapytać, po co ci ta informacja? Gildia Araxos pragnie pomóc twojemu panu rozwiązać śledztwo w sprawie zamachu. To doprawdy szlachetne z waszej strony, że podjęliście się tego trudu. Biorąc pod uwagę waszą reputację, prędzej spodziewałbym się kolejnego strażnika. Każda pomoc jest jednak cenna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Dlaczego Volker jest nazywany lichwiarzem? Co? Proszę, nie nazywaj go w ten sposób. Nie chciałem go obrazić. Pytam ze względu na śledztwo. Ach, chyba rozumiem. Wierzę, że to krzywdzące określenie pochodzi od ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie ze spłatą pożyczki. Zamiast dziękować Volkerowi za to, że podał im dłoń w ciężkiej sytuacji, wolą oczerniać go i traktować jako winnego. Najgorsze jest jednak to, że ta obelga przechodzi z ust do ust. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że obraża w ten sposób pana Volkera. A jest on człowiekiem wielu talentów. Mądrym, sprawiedliwym i, o czym mało osób wie, zdolnym w szermierce. Ale to ja jestem? Gdyby zamachowiec nie był tchórzem i zaatakował z bliska, jak to chyba o mnie mowa, dałby mu radę, a tamten chłopak, Norman, ciągle byłby wśród nas. Czy zamachowiec zostawił coś po sobie? Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zbrodni, od razu zarekwirowali wszystkie przedmioty należące do podejrzanego. Jedyne rzeczy, jakie mam przy sobie, to ulotki, które parę dni przed zamachem rozwiesili na ogrodzeniu przeciwnicy mojego pana. Mogę rzucić okiem na jedną z nich? Możesz ją nawet zatrzymać. Ostrzegam tylko, wylewa się z niej jad i nienawiść wobec lepiej sytuowanych. Nie wiesz może, skąd ci ludzie mieli te ulotki? Zgaduję, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik, bo wciąż można je znaleźć w mieście. Ktoś, czyli zamachowiec. Wątpię, żeby zwykły mieszczanin targnął się na taką cenę. To była grupa ludzi albo ktoś bardzo majętny. Jeśli uważasz je za istotny trop w śledztwie, na twoim miejscu rozejrzałbym się na placach i innych zatłoczonych miejscach. A nuż znajdziesz kogoś, kto je rozprowadza. Czy w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłeś coś lub kogoś podejrzanego? Od czasu zamachu mieszkańcy miasta przychodzą tu, aby popatrzeć na miejsce zbrodni. Wielu spośród nich wygląda podejrzanie, ale żaden nie przykuł mojej ani innych dworzan uwagi. Staramy się pracować tak jak dawniej, znosząc obecność gapiów i strażników. Życie musi toczyć się dalej. Opowiedz mi o sobie. Nazywam się Alfred i jestem pokornym szambelanem mojego pana. Od wielu lat służę mu skromną radą i pomagam zarządzać tą przepiękną posiadłością. Od dawna tu pracujesz? Prawie całe moje życie. Wcześniej służyłem ojcu Volkera, a jako podrostek terminowałem u jego dziadka. Od tamtych czasów jednak wiele się zmieniło. To wszystkie pytania, jakie miałem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Okej, biały dzień, trop ulotek. Przeczytajmy sobie, co tam mamy napisane. Rozmawiałem z Alfredem, lokajem lichwiarza, który dał mi jedną z ulotek agitujących przeciwko bogatym obywatelom. Znalazł je rozwieszone na ogrodzie kilka dni przed zamachem. Alfred podejrzewa, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik ich broszur, bo wciąż można je znaleźć w obiegu.
Doradził mi, żebym rozejrzał się za nim w zatłoczonych miejscach, a nuż wpadnę na trop tego, kto je rozprowadza. Dobra, najpierw w ogóle przeczytajmy, co to jest za ulotka. Gdzie ja ją teraz znajdę? Ulotka, niewysłany list. O, jest. Masz już dość ucisku władzy? Czujesz, że w tym mieście tylko bogaci mają prawo do godnego życia? My czujemy to samo. Jest nas naprawdę wielu. Jeśli chcesz usłyszeć więcej o tym, co należy zrobić, by zmienić ten przeklęty ład, szukaj nas w karczmach. Tam nie mogą nam nic zrobić. Mamy prawo do głosu i musimy z niego korzystać, zanim będzie za późno. Czyli do karczmy. Ej, ty. Może jeszcze Awa powie nam coś ciekawego. Co tu robisz? Piorę, gotuję, sprzątam. Najczęściej to drugie, ale robię wszystko to, o co mój pan mnie poprosi. Jak ci się pracuje dla Volkera? O, nie mogłam wymarzyć sobie lepszej pracy. Codziennie nowe wyzwania, nowi goście, nowe potrawy do przyrządzenia. Pewnie płaca też nie jest najgorsza. Nie robię tego dla płacy. To czysta przyjemność pracować dla pana Volkera. Tata. To taki uprzejmy i dobry człowiek. Wiadomo. Byłaś w domu w trakcie zamachu na twojego pana? Jestem tu prawie cały czas. W przeciwnym razie, kto gotowałby obiady i sprzątał cały ten bałagan? Widziałaś lub słyszałaś coś nietypowego? Słyszałam krzyki przechodniów, a potem tupot butów. Nic poza tym. Jak już mówiłam, spędzam w tym domu całe dnie. Mówi się trudno. Dzięki za rozmowę. Jeśli jesteś tu, aby pomóc, porozmawiaj z naszym ogrodnikiem Bernardem. I to jest przydatna informacja. On był wtedy na zewnątrz, gdy wydarzył się zamach. Może powie ci coś więcej? Wiecie, widzowie, mamy 27 minut odcinka. Jestem, kurwa, mocno przekonany, że kiedy ja zakończę ten odcinek, to ledwo co powiem, kurwa, dwa słowa, bo tutaj zadyma się dzieje. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale no... Skoro podobno to ty zajmujesz się tym śledztwem, to może zacznij od tej cholernej krwi na ścianie. Przy naszej pogodzie śmierdzi tak, że pilnować drzwi się nie da, tak żeby człowieka przypadkiem no nie ciągnęło. Przynajmniej ogrodnik będzie mógł spokojnie wyszorować całą ścianę na czysto. No dobrze, dobrze. Ivy. Chyba masz co robić, Marvin. No chyba mam akurat, tak, faktycznie. Ale co ty już myjesz to? Co tu robisz? Pracuję, chłopcze. A na co ci to wygląda? Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem, ale ta ściana sama się nie wyczyści. Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. A moim odwrotne. Paskudnie śmierdzi, ale na szczęście jest jeszcze świeża. Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. Cóż, tak się dzieje, jak się nie płaci podatków na czas. Jakim cudem udało mu się wejść? Obi bochów jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie z portu i obrzeże miasta. O swoje problemy obwiniają bogatych obywateli. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Partnerzy biznesowi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek innego. Kim jest Alfred? To zaufany doradca Volkera. Pracuje z nim, odkąd ten wprowadził się do dworku. A było to jeszcze przed wojną. Osobiście niespecjalnie za nim przepadam, ale widać mój pan bardzo ceni sobie jego rady. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. Okej, zbierz krew. Nie wiem, co mi to da. Ale krew została zabrana. Mam jakiś oczywiście wpis. Przed dworem Walkera spotkałem Bernarda.
ścierającego ze ściany krew. Ten materiał dowodowy może być istotny dla śledztwa. Powinienem zebrać jej trochę do amenzurki. No to wykonane. Widzę, że już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło się też w Starym Mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. Może pomoże nam to ustalić jakieś fakty na temat zamachu. Wolę zatrzymać ją dla siebie. Chyba się nie zrozumieliśmy. Nie pytałam, czy mi ją dasz. Poza tym, jak zamierzasz sprawdzić malunki w Starym Mieście? Możesz do niego wejść? Aha. Prowadzę śledztwo, muszą mnie wpuścić. Mieszkańcy Starego Miasta teraz jeszcze bardziej panikują. Zanim zdobędziesz potrzebne zezwolenia, to malunków może już dawno nie być. Dobra, weź tę fiolkę. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. Trochę mnie to śmierdzi. Zanim zdążyłem cokolwiek zrobić ze zebraną krwią, fiolkę przejęła Ivy. Powiedziała, że sama zajmie się tym tropem, zaufam jej na czas śledztwa i tak będę miał przy tym sporo rzeczy do roboty. Rozumiem, dlatego się zaśmiałem, bo nie umiem kurwa czytać. Nie umiem po prostu, ta czcionka w tej grze jest jakaś giga pojebana, nie wiem, albo nie no normalnie to chyba umiem czytać. Tak mi się wydaje, że coś tam kurwa se czasem czytam i jakoś mnie to wyjątkowo wolno nie idzie. Nie przekręcam zdania, tu kurwa proszę. Musimy wypytać kilku ludzi naszego zioma. Gdzie oni się teraz znajdują? Tu jest jeden. To nie ten. To jest jeden. Ej, oczywiście. Ty. Bradlock. Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. A, docinka. Nie kpij ze mnie, gnojku. Nie odstępowałem go na krok. A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Jest taki mem. Democracy for people, from the people, but the people are retarded. Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman. Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. Niedawno się tu przybłąkał. Przybłąkał? Jeden z naszych zaoferował mu pracę u Volkera. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosiwoda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot. Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli, a jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. Okej, mam jeszcze jakąś jedną osobę, trop grotu. Od Bradlocka dowiedziałem się, że chłopak, jeszcze jedna osoba do przesłuchania, który zginął w zamachu, miał na imię Norman. Próbowałem dowiedzieć się czegoś o grocie bełtu, którym Norman został trafiony, ale Bradlock nie ma pojęcia, co się z nim stało. Jeśli nie zginął, możliwe, że zarekwirowali go strażnicy lub zwyczajnie został w ciele chłopaka. Może powinienem popytać strażników lub odwiedzić miejski cmentarz. No w końcu nam się ten gościu ze cmentarza przyda. Więc co, widzowie? Idziemy wykonywać misję, chociaż jeszcze z kimś miałem porozmawiać. No, imię 3 ludzi. Alfred, porozmawiamy. Bradlock, porozmawiamy. Bernard. Kim jest kurwa mać Bernard? Kim jest Bernard? Przewodnik, strażnik, tambor jakiś, to jest Madok. Bernard. No ty jesteś Bernard, no to... Co? Jestem. Zapytałem już w sumie, pogadałem z nim, okej.
No to tutaj misję wypełniliśmy, jakby mamy trzy wątki, którymi możemy podążać. Jest to trop więzienia, trop ulotek i trop grotu. Nie wiem dlaczego, ale mam taką ochotę udać się na cmentarz i tam zobaczyć, czy może w ciele tego zioma, który dostał tą strzałą, nie znajduje się czasem grot. A może ten grot powie nam troszeczkę więcej o tym, z czego został wystrzelony. Może będzie jakoś oznakowany, coś takiego, może nie wiem, jakiś specjalny super grot, który będzie pasować do super zbroi. Kto wie, idziemy, nie mamy daleko, bo to już tuż za rogiem, za to zróbmy zapis, bo kiedy wywali mi gierkę, to ostatni zapis mam, kurczę, 15 minut temu. To prawda, to dialogi, które można by było skipnąć, ale zawsze jest lepiej mieć dialog, niż go nie mieć. Ostatnio jak szliśmy na cmentarz, to spotkaliśmy gościa, który mówi coś o szkieletach. Mam nadzieję, że teraz ich nie spotkamy. Mamy tego ziomka, Gard. I mamy mu, możemy mu zaproponować miejscówkę. Nie wiem, czy bagna to jest dobra miejscówka dla kogoś, kto szuka, żeby było mu zimno. Natomiast jest tam na pewno miejscówka, w której będzie mógł trochę zwojować. Może bagna? Bagna? To brzmi jak ostatnie miejsce, w którym ktoś o zdrowym rozsądku chciałby żyć. Te bagna są całkowicie opuszczone. Nie ma tam też zbyt wielu bestii, a o poranku nad wodą unosi się gęsta mgła. Nie jest tam tak ciepło jak w pozostałych częściach wyspy. Wydaje mi się, że to miejsce może ci odpowiadać. Gdy tak to ująłeś, rzeczywiście ta opcja zaczyna być interesująca. Przyjrzę się temu miejscu. Przyjdź do mnie niebawem. Sprawdzimy, jak jest w rzeczywistości. Okej, Garda spotkamy na bagnach. No spoko. Gard zainteresowały bagna nieopodal obozu Drwali. Te bagna. Powinienem go tam odwiedzić za jakiś czas. Myślałem, że te bagna kurwa z dżunglą. I mówię, no nie wiem kurwa, czy to jest dobra miejscowa na to, żeby on się tam udawał. Rozmawiajmy o... Cnotliwi płacząc, kiedy ich otoczy wspomnienie czynów w kruchym wieńcu sławy, niech się buntują, gdy światło się mroczy. Mędrcy, choć wiedzą, że ciemność w nich wkroczy, bo nie rozszczepią słowami błyskawic, nie wchodząc cicho do tej dobrej nocy, błogosławieństwem i klątwą niech broczy łza twoja, Ojcze w niebiosach łaskawych. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Wiecie co? Wiecie, co mnie wkurwia w tej misji, w tej lokalizacji? Ta nuta. Nie wiem, dlaczego ona mi wkurwia. Po prostu. Nie wiem, może nie lubię strasznie kościołów i... Szkoda, chłopaka. A tak właśnie kończy się praca dla Volkera. Kiedy byłem młodszy, to byłem zmuszany chodzić do kościoła, więc... Z wyjątkiem tego osiłka przed dworem... Może dlatego. Volker ma coraz to nowych ludzi. A wiesz dlaczego? Bo dba o nich gorzej niż farmer o własne owce. Twierdzisz, że to nie pierwszy raz, gdy umiera człowiek Volkera? Skądżeś się urwał, kolego? Co trzeci nagrobek tutaj należy do jednego z jego ludzi? Sądzisz, że jaki jest tego powód? Po prostu mówię, co widzę. A widzę i słyszę ostatnio całkiem sporo. Cholera wie, dlaczego tak się dzieje. Zleca im trudne zadania? Oszczędza na ekwipunku? A może zwyczajnie robią, co mają zrobić i przestają mu być potrzebni. Brzmi jak wyrachowany plan. Co ty nie powiesz? Witamy na Archolos. Co wiesz o Normanie? Był jednym z ludzi Volkera. Przepracował u niego góra miesiąc. O zmarłych nie powinno się źle mówić. Ale chłopak wcale nie był takim bohaterem, jak go wszyscy przedstawiają. Widziałem, jak kiedyś wyrzucił z domu staruszka, bo ten nie zapłacił na czas długu. Innym razem, ze swoim kolegą, bez wyraźnego powodu, wywrócił do góry nogami czyjąś chatę w slumsach. Wydajesz się całkiem dobrze poinformowany. Wystarczy mieć stoisko obok kościoła. A to ten ziomuś. Same wpadają ci do uszu. Ciekawe, jak długo pożyje chłopak, który wejdzie na jego miejsce. Zakładam, że nie dociągnie do zimy. Okej.
Pogadajmy tutaj z innymi ludźmi. Wola Inosa bywa niezrozumiała i bolesna, ale jest święta, a nam, śmiertelnikom, nie pozostaje nic innego, jak przyjąć ją z pokorą. Tak, też cię pozdrawiam. Dostałem komentarz, czytam, widzowie. Ceremonia dobiegła końca. Jeśli chcesz porozmawiać z rodziną zmarłego, teraz jest na to czas. Jakby normalnie na streamingu. Pragniesz złożyć skromne na żywo czytanie komentarzy. Kościoła, porozmawiaj z bratem Dengralem. Znajdziesz go w naszych kwaterach. Kto tu został pochowany? Chłopiec o imieniu Norman. Był bardzo młody, gdy Inos wezwał go na swoje łono. Naszym obowiązkiem było godnie odprawić go z tego świata i gorąco modlić się za jego duszę. Wiesz może, kto przygotował ciało do pochówku? Zwykle zajmują się tym nasi nowicjusze, ale tym razem wyręczył ich ten szczupły mężczyzna stojący obok. To chyba ktoś z rodziny zmarłego. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nazywa się Zax. A teraz wybacz, ale obowiązki wzywają. Dobra, widzowie, czytamy na żywo komentarz. Popracuj nad dykcją i treści, bo niby fajne. A po 3 minutach nie da się tego oglądać. Specjalnie dla ciebie, widzu, poczekaj, coś tu mam. O! Dzięki, widzu, za komentarz. To takie standardowe komentarze, które słyszę, a troszeczkę na dykcję mógłbym popracować. A treścią, no, co mam kurwa zrobić? Nasrać do wiadra na odcinku? Ciężko jest. A chuj w to. Podobno to ty. A dam ci serduszka. Proszę bardzo, mam nadzieję, że to będziesz oglądać. Jesteś kimś z rodziny, że się o to pytasz? W sumie, to kogoś mi przypominasz. Kogo takiego ci przypominam? Właściwie to nikogo ważnego. Musiało mi się przywidzieć. Od czasu zamachu nie sypiam zbyt dobrze. Z tego co mi wiadomo, w ciele Normana utkwił grot od bełtu wystrzelonego przez zamachowca. Nie wiesz przypadkiem, co się z nim stało? Nie kroiłem ciała, tylko zabezpieczałem je przed rozkładem. To spora różnica. Jeśli grot, o którym mówisz, gdzieś tam był, musiał wejść bardzo głęboko, bo go nie widziałem. Może nawet wciąż tkwi w jego ciele, ale na wyjęcie go jest już trochę za późno. W końcu chłopak leży już 1,5 metra pod ziemią. Co cię łączyło z Normanem? Podobnie jak ja, był kiedyś nowicjuszem w klasztorze magów wody. Połączyła nas ambicja i dążenie do wiedzy poza dyktandem nieomylnych magów. Z czasem najwyższa rada niechętnie zaczęła patrzeć na naszą wolną wymianę myśli, aż w końcu zostaliśmy wyrzuceni. Jeśli to wszystkie pytania, jakie masz, będę wdzięczny, jeśli zostawisz mnie samego. Muszę się napić po tym wszystkim. W porządku, dzięki za pomoc. Dobra, mamy w biały dzień trop grotu. Czytamy co tam. O kurwa, dobra. To ta praca nad dykcją. Rozmawiałem z Zaxem. Dowiedziałem się od niego, że zanim Norman podjął pracę u Lolkera, razem studiowali magię w tutejszym klasztorze, ale wyrzucono ich za poszukiwania zakazanej wiedzy. Zax? Nie, no widzowie, już mi odjebało. Już jest za późno, widzowie. Mam głupawkę, przestań. Zax nie wie, co się stało z grotem. Możliwe jednak, że go nie zauważył i jego kawałek wciąż tkwi w ciele chłopaka. Jeśli chcę go zbadać, będę musiał rozkapać grób i go stamtąd wydobyć. Łopatę już mam. Ale może sprawić się w cierpliwość. Przecież nie mogę tego zrobić przy tych wszystkich ludziach. No jak nie mogę, kurwa. Znaczy, tu nikogo nie ma. Wrony są, kurwa, obserwatorami. Więc myślę, że na spokojnie możemy kopiu. Lepiej poczekać z kopaniem, aż się ściemni. A, tam aż się ściemni, kurwa. Czy nikogo tu nie ma, no. Ale dobra, no poczekajmy. Do północy niech będzie. Pogadajmy z grabarzem, może ma coś ciekawego do powiedzenia. Wiesz, co się stało z grotem, którym trafiony został ten chłopak? Oto zapytaj już tych, którzy obrabiali jego zwłoki. Może mag będzie wiedział. Ja go tylko wrzuciłem do dołu i zakopałem. Jak życie?
Nie bój nic, chłopczyku, gdybyś przypadkiem kipnął, będziesz w dobrych rękach. Dzięki. Dobra, widzowie, jest noc, kopiemy groba. Zobaczymy, czy jest tam tak zwany grot. No nieładnie tak wykopywać, kurwa, grób, ale, znaczy, no ale trudno. Grabarz ma podwójną robotę. Proszę bardzo, jest to jednak inny grot. Grot z kolcami. Srebrny, najeżony kolcami grotu bełtu. Co? Najeżony kolcami grot bełtu. O, ciekawe. Szkoda, że klikłem, jak zwykle mam po pierwsze spierdoloną dykcję, widz miał rację, a po drugie za ciężkie paluchy. Więc jestem na diecie. Może się uda schudnąć. Z trudem udało mi się go wyjąć z ciała tego nieszczęśnika. No nic, teraz by może przydałoby się poinformować, kurwa, pana grabarza, że trzeba tu, kurwa, ciało zakopać. Humbert. Jak kolejny dzień, kolejny. To akurat śmieszna kwestia, na przykład mnie bawi. No to faktycznie, że jestem bezbekiem, to dla mnie turbo zabawne. Grot tkwił w ciele normalne. Teraz będę miał schizę. Nie było łatwo, już wcześniej miałem. Nie było łatwo, jakoś go wyjąłem. Nie wygląda jednak jak zwyczajny grot. Mimo znajdującej się na nim zakrzepiałej krwi, wciąż błyszczy. Czy to srebro? Kolce, które ma na sobie, musiały dotkliwie poharatać wnętrzności chłopaka. Muszę rozejrzeć się za kimś, kto mógłby mi zidentyfikować ten grot. Na pewno warto odwiedzić w tej sprawie kowali. Ile mam odcinka? 41 minut, widzowie, odcinka. Więc myślę, że jeszcze... O kurwa. Gdzie? Więc myślę, że jeszcze odwiedzimy kowali. Znam kowali... W sumie to znam jednego kowala. Jest tu więcej kowali w tym mieście? Możliwe, że jest. Od my na pewno nie mam mapy miasta, więc trzeba to szybko, kurwa, naprawić. Gdzie tu jest mapa miasta? Dawaj mi tu mapę. Mapa miasta Archolos. Dobra, na mapie mamy zaznaczonych trochę więcej niż jednego kowala, bo kowali jest dwóch. Dobra, jeden wiem, gdzie się znajduje, więc będzie się do niego całkiem łatwo udać. Nie jestem za głośno? Chyba jestem, trochę drepizdę. Dobra, więc idziemy może do tego kowala. Tak wiem, że się znajduje, że już się zgubiłem. Dobra, idziemy jednak do innego kowala. W sumie tego nie odwiedzałem ani razu. Nie, chyba raz go odwiedziłem kiedyś, przypadkiem, ale on ma tu jakoś tak dziwnie dom skonstruowany. Że jest jakoś tu chyba po prawo, tam po prawo, właśnie nie pamiętam, ale jakoś dziwnie to jest zrobione. On tutaj, ale on jest chyba z innej dzielnicy? Ja już kurwa nie wiem. Czy to tutaj? Drzwi. Tego nie da się otworzyć. A co ciekawe akurat. Może jest to jakaś lokalizacja następna lokalizacja, w której znajdzie się coś ciekawego, o. Czyli do której udamy się gdzieś później, jak rozwiążemy tą sprawę. No i gdzieś tu jest, kurwa, kowal. A gdzie ten kowal się znajduje? No oczywiście, że nie mam zielonego pojęcia. No jest zaznaczone, że niby tutaj, tak? Na mapie. Nie. Tutaj. A, widzicie, widzowie. O kurwa, faktycznie trochę ich jest. Uchodźca. Trochę jest tu ludzi. Pytajmy, skąd się wzięli w ogóle. O, no to nie spytamy. A, tutaj jest kowal. A, to byłem chyba kilka razy. Śpisz? Śpisz. Ale musimy porozmawiać. Może nie mam na stanie tylu broni co Odgar, ale u mnie zawsze, powtarzam zawsze, znajdziesz najwyższą jakość. Potrzebuję twojej... Przykro mi, chłopcze, ale z góry mówię, że nie mam czasu na nowe zlecenia. Od kilku tygodni mam pełne ręce roboty. Bugował mi się eku. Źle mnie zrozumiałeś. Chciałem tylko, żebyś rzucił na niego okiem i coś mi o nim powiedział. Dobra, pokaż mi go. No nic, no nie będę teraz skipował dialogów, prawda? Z tego, co widzę, to grot bełtu. Dość bogato zdobiony i ma srebrne okucia. Jest też stosunkowo lekki. Nie wiem tylko, po co są te wypustki, ale ogólnie wygląda mi to na solidną robotę. Powiedziałeś mi niewiele więcej niż sam wiedziałem. Cóż, lepiej będzie, jeśli zapytasz się kogoś innego. Nie znam się na takiej broni. Ktoś pomógł? A w towarach coś masz chociaż ciekawego? Nie znasz ciekawego. Dobra, idziemy jeszcze do jednego kowala. Pójdźmy za tym na razie, zróbmy w dzisiejszym odcinku, spróbujmy może... No skończyć raczej nam się nie uda skończyć tego wątku z tym grotem, ale przynajmniej spróbujmy
liznąć tematu. Wylizać, kurwa, delikatnie tak. Spróbować. Nie no, mam głupawkę, widzowie. Jest 2:40, 2:50. A propos w ogóle nagrywania odcinków i tego wszystkiego, właśnie cieszę się, możecie napisać, czy podoba wam się taka seria, taka bardzo chillowa, czy nie, jeżeli oglądacie te serie. Jestem ciekaw każdej opinii z tego względu, że ja oczywiście, że mogę kurwa wpadać i rozpierdalać tego Gothica w pół, ale wydaje mi się, że Gothic po prostu nie jest najzwyczajniej miejscem do tego. Jak gramy na Twitchu, to wszystko robimy, kurwa, śmigło, chłopie, wszystko jest robione. Było śmigło robione. Kiedyś. Może i kiedyś jeszcze raz robimy. Śmigło, widzowie. Mój ziomo. Co on robi, kurwa, już nie pamiętam. Jakieś śrubę robi, chłopie. Wszystko, kurwa, zrobione. Tak jedyny, że chuj. Wpadnij na Twitcha. Link oczywiście w opisie. Potrzebuję twojej opinii w sprawie pewnego grotu. Grotu, powiadasz? Pokaż to, cacko. Nie moja, ani żadnego miejskiego kowala robota. W takim razie kto go wykonał? Rzadko widuję na rynku groty bełtów o takich kształtach i fakturze. Podobnie jak na niektórych ostrzach, kolce przeznaczone są do zadawania ran szarpanych i przebijania bardzo wytrzymałych pancerzy. Z kolei srebro... Nie wiem na cholerę komu srebro na grocie. To dość cenny i rzadki materiał jak na tę wyspę. Na twoim miejscu rozejrzałbym się wśród najemników. Jeśli mnie pamięć nie myli, ostrzyłem kiedyś dla jednego z was groty, które wyglądały niemal identycznie. Wielkie dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, chłopcze. Ojojoj, to już skomplikowane jest. Kowal Odgar stwierdził, że żaden z miejskich kowali nie mógł wykonać tego grotu. Dziwił go też materiał, z jakiego grotu został wykonany. Z jakiego grotu został wykonany. Na rynku rzadko widuje się, kurwa mać, broń wykutą ze srebra, które jest cennym surowcem na wyspie. Jednak kiedyś ostrzył dla jakiegoś najemnika groty wyglądające niemal identycznie. Groty wyglądające niemal identycznie. Pora rozejrzeć się na terenie kantoru? I baraków. Gildii kupieckiej. Kantor? To my mamy jakiś kurwa kantor to nie jest lombard inaczej? Ty, ja tu masz taką... Nie wiem, czy ja tu byłem. Ty, jak ty masz taką zajebistą drabinę? A co tam masz schowane? Nie jestem przekonany, że tu kiedyś odwiedziliśmy to miejsce. A nic ciekawego. Ej, przejście na drugą... Nie. Płynie przejście na drugą stronę. Dobra, idziemy do tych gildii kupieckiej i zakończymy sobie odcinek bez 47 minut. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Bardzo dużo w tym odcinku było strasznie dużo dialogów. Więc nie za bardzo miałem popis. Nie za bardzo mogłem dać popis mojej dyslekcji. To co, ja mam zwykłych najemników tak pytać? Z łatwością Rozglądam, ale kogo mam pytać? Adelard może coś wiesz na ten temat? Nie. Ja mam się tutaj... Dobrze, jestem chyba w tym miejscu, w którym mam się znaleźć. Na terenie kantoru i baraków... No to wygląda jak barak, kurwa, gildii kupieckiej, no. To musi być barak gildii kupieckiej. Słyszałem, że pozyskujesz złote innosy dla Groena. Tak? A kto ci tak powiedział? Groen. No tak. Wszystko jasne. Ten człowiek niczego nie potrafi zachować dla siebie. Staram się od jakiegoś czasu rozszerzyć swoją działalność, a handel tymi figurkami wydawał się bardzo opłacalny. Nikt nie wie dlaczego, ale nagle wszyscy zaczęli się nimi interesować. Musiałam znaleźć tylko kogoś, kto będzie mi je mógł dostarczyć w odpowiedniej cenie. Możesz się podzielić ze mną tą wiedzą? Taka wiedza swoje kosztuje. Nie mogę być jak Groen i ryzykować, że ktoś wygryzie mnie z interesu. A przestań. Mogę chociaż wiedzieć, po co ci ta informacja? Sam zastanawiam się nad zainwestowaniem w ten Devil. Sens. Może uda mi się dobić dobrego targu. Ty pomagasz zarobić mi, ja pomogę Devil. Zarobić tobie. Nie zapomniałam, jak załatwiłeś dla mnie tę sprawę z posłańcem. Ta była załatwiona. Wystarcza mi Mures. Nie wiem jednak, gdzie go możesz znaleźć. Zawsze to on znajdował mnie lub porozumiewał się poprzez posłańca. To on dostarcza dla mnie złote i nosy. Nic więcej nie wiem.
No dobra. Przy okazji załatwiliśmy inną misję, ale to nie po to tu jesteśmy. Chciałbym popytać kogoś, ale nie... Nie widzę tu postaci, z którymi mógłbym porozmawiać. Cynamon nic nie chce mi powiedzieć, ten tylko sprzedaje koła. Tu wędrowny kupiec też w ogóle nie mam o co pytać. Kim ja mam kurwa rozmawiać? Z najemnikami mi kazali zwykłymi gadać, no to gadam. W sensie, że tam mam się rozejrzeć, tak? Ty jesteś jeszcze najemnikiem. Nie no, chyba wszystko dobrze zrozumiałem, widzowie. Jednak kiedyś ostrzył dla jakiegoś najemnika groty wyglądające niemal identycznie. Pora rozejrzeć się na terenie kantoru i baraków gildii kupieckiej. No, ostrzył dla najemników. No to se gadam z najemnikami i chuja wiem. Pablo. Pablo. A, może kowal? A, to jest przecież kowal. Słuchaj. Co wiesz o tym grocie? Odgar twierdzi, że ostrzył już kiedyś identycznie wyglądające groty. Podobno dostał je od jednego z najemników. Dostał je ode mnie, ale że sam byłem wtedy zarobiony pracą, cały zapas przekazałem Odgarowi. Kto był zleceniodawcą? Ktoś z Wilczego Leża. Jesteś tego pewien? Tamte groty, podobnie jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem. A tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Jeśli nie sprowadzali ich spoza wyspy, musiały zostać wykonane przez tamtejszych kowali. Dzięki za pomoc. O, nawet zakończyliśmy tą misję? Tak. Za radą Odgara udałem się w okolice kantoru i baraków Araxos. Płatnerz gildyjny Ingor przyznał, że kiedyś otrzymywał zlecenie na ostrzenie podobnie wyglądających grotów. Jak twierdzi, zapas ten dotarł do niego z Wilczego Leża. Podejrzewa też, że to tamtejsi kowale musieli je wykuć. Gdyż to właśnie tam mieści się jedyna na wyspie kopalnia srebra. Grot do przebijania pancerzy. Czyżby ten bełt służył do polowania na pełzacze? O! Chyba dowiedziałem się już na temat grotu wszystkiego, czego mogłem. Widzowie! Także znamy lokalizację następnego odcinka. Czas zrobić coś nowego. Czas wykonać jakąś poważną misję. A właściwie jeden z głównych wątków misyjnych. Ponieważ w sumie już wszystkie chyba poboczne, takie poboczne wykonaliśmy. No jeszcze może gorące piaski. Więc myślę, że jutro gorące piaski, wykonujemy tą misję. No i udajemy się do Wilczego Leża, a ja dzisiaj dziękuję za obejrzenie odcinku, widzowie, dzięki widzowie! Widzimy się jutro, albo... No, w każdym razie odcinki dwa razy dziennie, aż kurwa... Masz, chcesz golda? No, już nie chcesz. No to chuj ci w dupę. Tyle widzowie. Zostawcie lajka, subskrypcję, wpadnijcie na Twitcha, jeśli zobaczyli Binda, który ma 4100 wyświetleń, jeszcze go nie widziałeś? No to koniecznie nadrób. Do zobaczenia widzowie, trzymajcie się, bo... Cześć! Sztywno i git, wiadomo.